pierwszym w historii Wiązowny i w pierwszym w historii chyba tego rejonu dalszego happeningiem wspierającym Wiązowskie Centrum Kultury. Za chwilę rozpoczniemy nasz happening. Mili Państwo, wszystkich zapraszam tam w okolice tablicy. Tam jest, są skrzynki, będą przemowy, będą różne ciekawe rzeczy. Ten, który jest w tej czapce i biegnie w kierunku mównicy, wygłosi do Państwa krótki, ale za to konkretny komunikat. Bo już za chwileczkę Marcin, jak to daje? Będziemy, proszę Państwa, rozpoczynali nasz happening. Zaznaczam, celowe dotacje. Bo nieuczciwością jest tłumaczenie niektórym mieszkańcom, że a po co nam dom kultury, jak powolimy z drogi i wodę, kanalizację i tak dalej. Zapraszamy! Specjalne widzę koszulki, ktoś zadał sobie tak, trud. Ta jest bardzo zaniedbana, myślę, że to są pieniądze. WTK, są specjalne naklejki. Drogi. Kochani zebrani, kochani, proszę o ciszę i chwilę zadumy nad wydarzeniami, które doprowadziły do tego, że tak licznie się dzisiaj tu zebraliśmy w konkretnej sprawie. Bardzo Bernardowi Kondrackiemu za piękne wykonanie marsza. Czy to ma być pogrzeb Wiązowskiego Centrum Kulturalnego? Nie! Tak, proszę Państwa, przygotowaliśmy dzisiaj mowy pogrzebowe, ale nie wygłosimy. Nie wygłosimy tych mów. Będziemy się starać dzisiaj przedstawić argumenty za tym, żeby ta budowa tego pięknego centrum kultury, tu Wiązowie, na naszej ziemi, w naszej gminie powstała. Mam od razu informację. Wiemy, że z urzędu gminy dochodzą nas sprzeczne informacje. Na dzisiaj stanowisko Rady Gminy, powtarzam, nie wszystkim radnym. W większości, jest, żeby nie budować. Dlatego zebraliśmy się tutaj, by pokazać, jak bardzo zależy nam na tej inwestycji. Wczoraj podczas komisji budżetowej pani wójt przedstawiła pismo, z którego jasno wynika, że Urząd Marszałkowski, i to bardzo ważny argument dla nas, wszystkich, którzy chcemy, że może przedłużyć termin budowy Wiązowskiego Centrum Kultury. A to jeden z argumentów gminy, żeby nie budować. I to oznaczało, że wtedy zdążymy wybudować ten obiekt. I już nie będzie argumentów za tym, żeby nie budować czegoś, co już się nam należy, ponieważ Unia przyzna nam 6 milionów, proszę Państwa. 6 milionów, jeżeli nie dziś, to nigdy. I tak jak powiedziałem wcześniej, zamiast mowy pogrzebowej przedstawimy argumenty. Argumenty ekonomiczne przedstawi pani Renata Palicka, radna drugiej kadencji. Prosimy pani Renato. Brawo! Cała inwestycja, koszt planowany w cenach z 2008 roku to 10,5 miliona.
6 milionów to dotacja. 4,5 miliona musimy dołożyć własnych środków. To rocznie na jednego mieszkańca wyniesie to około 100 zł, a miesięcznie 8,30 zł. 6 milionów dotacji przeznaczyć możemy tylko i wyłącznie na budowę Wiązowskiego Centrum Kultury. Rezygnacja z WZK to konieczność zwrotu do marszałka ponad 500 000 zł. Czy nas stać na takie marnotrawstwo? Nie! Czy mamy zerwać umowę z marszałkiem? Nie! Czy mamy zrezygnować z 6 milionów dotacji? Nie! Zwrócisz już wydane pieniądze i stać się niewiarygodnymi partnerami na przyszłość? Nie! Dziękuję. Pełniący obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pan Roman Sadowski. Co tydzień przychodzi do nas 470 osób. To ogromna ilość, bo dysponujemy tylko 3 salami o powierzchni 180 metrów. W kolejce czeka ponad 100 ludzi, którzy z uwagi na warunki lokalowe nie możemy tych ludzi przyjąć. WZK pokryje całkowicie zapotrzebowanie mieszkańców gminy na imprezy kulturalne. Przy okazji będzie generować przychody do wysokości poniesionych kosztów, a po upływie 5 lat będzie mogło uzyskiwać zyski. Chcemy w ten sposób odciążyć właśnie budżet gminy. Stworzymy nowe sekcje i znacznie rozszerzymy ofertę programową. Już dziś uczestniczy w gminnym ośrodku kultury zostają mistrzami świata, kraju, województwa w konkursach tanecznych, plastycznych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych. Koszty miesięcznego utrzymania GOK-u i nowego WZK są bardzo podobne i wynoszą od 12 do 14 tysięcy miesięcznie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w projekcie WZK nowoczesnych, energooszczędnych systemów pozyskiwania energii. WZK, będziesz królową i wizytówką tej ziemi, tej gminy. Brawo! Proszę Państwa, jak słyszeliście, jest dla kogo budować. Jest dla kogo budować. Mamy tu, ja użyję sportowego określenia, jako że nie jest mi to obce, mamy mistrzów. Mamy talenty, które trzeba rozwijać. I jeszcze jest jeden dosyć ważny argument prawny. I tu chciałbym poprosić przedsiębiorcę mieszkającego tutaj, bardzo aktywnego, te koszulki, które dzisiaj Państwo widzą tak spontanicznie zakładane, to między innymi właśnie jego inicjatywa. Przedsiębiorca Wiesław Wójcik, proszę bardzo. Pamiętajcie o tym, że my jesteśmy właścicielami tego terenu, my mieszkańcy. Władze przychodzą i odchodzą, ale my tu zostaniemy, tutaj mieszkamy my, tu mieszkają nasze dzieci. I jeżeli władze zastają jakiś stan, to liczymy na to, że go dobrze zagospodarują. Ja sobie nie wyobrażam, że po prostu zmarnujemy 6 milionów, poniesiemy kilkaset tysięcy różnego rodzaju kosztów, kar, odsetek i co, to wszystko w tym? Nie! Tutaj chcemy mieć naprawdę piękny dom kultury. Pamiętajcie o tym, że za każdą decyzją idzie odpowiedzialność. My chcemy wyartykułować, nikogo nie straszam, my chcemy wyartykułować, że patrzymy na to, że wiemy, że mamy też takie prawo. Dopilnujmy tego, żeby WZK powstało. Bardzo dziękuję. Brawo! Proszę Państwa, a o historii tego miejsca może najlepiej powiedzieć nam przede wszystkim miłośnik i kronikarz gminy Wiązowna, pan Ryszard Szczęsny. Za 3 lata Wiązowna będzie obchodziła 600-letniego istnienia, ponieważ pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1414 roku. Od tamtego czasu Wiązowna otrzymała tylko jeden prezent, znaczący prezent w postaci kościoła wybudowanego głównie z funduszy księżny Marii Lubomirskiej z Radziwiłłowej. Od tamtego czasu 200 lat czekaliśmy na szansę, żeby tu powstał budynek godny tamtego budynku i służył drugie 200 lat społeczności naszej. Jest on bardzo potrzebny.
Dziękuję. Brawo! Dziękuję! Proszę Państwa, chciałbym przywitać na dzisiejszym naszym happeningu babci Józię z plewalni, czyli aktorkę panią Łaniewską. Przymożemy chociaż o jakieś dwa, dwoje słowa na temat naszej inicjatywy. Tą gminę stać na to, żeby miała taki ośrodek naprawdę z prawdziwego zdarzenia. I młodsze pokolenie dzieci tam mogą znaleźć swoje miejsce na różne swoje zajęcia, na w tej chwili bardzo rozbudowane na przykład lekcje tańca, śpiewu, ale starsi ludzie w moim wieku mogą się tam spotykać. Naprawdę kultura to jest coś, co integruje ludzi, co małych ojczyzna z racji swojego wieku i zawodu jeździłam po całej Polsce w różnych czasach i wiedziałam, że jeżeli kwitnie ośrodek kultury, to tam się coś na pewno dobrego, patriotycznego dzieje i tego nam życzę. Prosimy bardzo. Mieszkańca i przedstawicielkę Gniezdowskiego Towarzystwa Kultury Aleksandrę Majewską. Proszę Państwa, utworzyliśmy Gniezdowskie Towarzystwo Kulturalne. Nie potrafimy być obojętni wobec złych decyzji, które podejmowane są w naszej gminie. Złych decyzji, które będą miały konsekwencje na następne pokolenia. Bo cenimy kulturę, bo chcemy rozwoju naszej gminy. Wreszcie było słyszalne, głośne nie dla decyzji Rady. Patrząc dziś na Was wszystkich, skupionych wokół idei Stowarzyszenia WCK, wiem, że udało nam się już zrealizować jedno z zadań, które miało pełnić Gniezdowskie Centrum Kultury. Zintegrowaliśmy mieszkańców. Pani Wójt, Szanowna Rado, Gniezdowskie Towarzystwo Kultury służy Państwu pomocą. WCK! 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 I to taką spontaniczność chodzi. Olu, serdecznie dziękujemy. Jesteś głosem nas wszystkich. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Wiązowna, poniedziałek na Radzie Gminy o godzinie 16, tak mam tu zapisane, nasi radni mogą skrzesić WCK. I liczymy na to, że ci pozostali zmienią zdanie. Ludzie inteligentni potrafią zmieniać zdania, a zwłaszcza w takiej kwestii. I na to, proszę Państwa, liczymy. A w związku z tym, kochani, jeśli Wam jest obojętny los kultury, wierzymy, że możemy jeszcze odzyskać Gniezdowskie Centrum Kultury. Przyjdźcie w poniedziałek pod budynek Urzędu Gminy. Czekamy na Was w poniedziałek. Something got a hold of me. Oh yes, it did one day. Something got a hold of me. I went to a meeting one night, and my heart wasn't right. Something got a hold.